Cześć, jesteśmy w Teksasie, a po mojej lewej stronie znajduje się nasza już druga działka na własność w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą kupiliśmy w Arizonie kilka miesięcy temu. Film z tego jest dostępny w opisie. Słupy wysokiego napięcia, które mniej więcej oddzielają działki. Nasza się zaczyna od tego słupa. Ten słup i aż do tamtego następnego. Te wszystkie odległości są takie same, ale co jest najważniejsze na tych słupach, to ten przewód, bo to jest światłowód. Także w tym miejscu mamy światłowód i tutaj można mieć internet 1 gigabit upload, download. Tak, na wiosce można mieć taki internet w Stanach. Nie jest to często spotykane, chociaż teraz już jest dostępny Starlink. Jest to dosyć duża działka, bo ma ponad 8 akrów, co odpowiada około 3,3 hektara. Tak jak widzicie, wjeżdżam przez bramę, jest to ogromne osiedle zamknięte, które ma chyba długość od 7 do 10 km, a szerokość od około 4 do 5 km. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, bo jak byliśmy na grillu i poznaliśmy mnóstwo sąsiadów, to nam dużo opowiadali o tej działce. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego grilla, to jest on opisany na filmie z Canyon Lake w Teksasie. To osiedle jest odgrodzone ponad 2-metrowym płotem. Zaraz wspomnę dlaczego. A działki tutaj są od 1,5 akra do aż 20 akrów, przez co niektórzy na tym terenie robią sobie takie małe swoje podrancza, bo ogólnie całe community, cały ten teren to jest po prostu rancho. I tak chyba w Teksasie nazywa się takie duże osiedla. Cały ten teren do 2005 roku był egzotyczną strzelnicą dla bogatych ludzi i sprowadzali tutaj dzikie zwierzęta nawet z Afryki. Nie były to lwy, bardziej antylopy, różnego typu jelenie, które naturalnie nie występują na terenie Stanów Zjednoczonych. Gdy w 2005 roku zrezygnowali z kontynuowania tej strzelnicy, podzielili ten teren na poddziałki i taką jedną działkę ja kupiłem, ale zwierzęta, które tu były, pozostały i dlatego ten teren dalej jest oddzielony wysokim płotem, aby one stąd nie uciekły i żyją sobie tutaj. Już widzieliśmy sporo antylop, kilka rodzajów, kilka gatunków jeleni, jak i też jest tutaj dużo krów, które pasą się na tych terenach. Tutaj jest coś takiego jak HOA, czyli to jest Homeowners Association, która jest odpowiednikiem wspólnoty mieszkaniowej zajmującą się całym tym terenem. Przez to, że są tutaj też krowy i te inne zwierzęta, nie płaci się tutaj prawie podatków, płaci się tylko za teren, który jest ogrodzony. Czyli jak ja mam 8 akrów, to za każdy akr płacę jedynie $1.50 rocznie. To się nazywa Ag Exemption, czyli Agriculture Exemption, ze względu na to, że mój teren, przez to, że nie jest ogrodzony, daje swobodę poruszania się i żywienia dzikich zwierząt, jak i krów, które tutaj się pasą, bo jakiś farmer wynajmuje ten cały teren, aby jego krowy mogły się same, to się chyba nazywa wypasać, czy hodować, poprawcie mnie w komentarzach. Za to on dodatkowo wprowadza opłatę do HOA, czyli HOA, i dzięki temu nasze miesięczne składki na HOA są bardzo niskie, bo jest to tylko $30 miesięcznie, a podatek, tak jak mówiłem, do momentu, w którym nie wybuduję domu, to będę płacił 8 razy $1.50 rocznie. Gdy wybuduję dom, to automatycznie jeden akr jest przypisywany do domu. Nieważne, czy go ogrodzę, czy nie, będę już musiał od tego płacić podatek, a podatek w tym miejscu to jest chyba 1,5% podatek katastralny, którego chyba jeszcze nie ma w Polsce, ale podejrzewam, że niedługo wprowadzą, bo ten podatek istnieje w większości krajów rozwiniętych. I to 1,5% od wartości tego jednego akra, włącznie z wartością domu, który jest ustalany przez urząd, będę musiał odprowadzać, natomiast za pozostałe 7 akrów, jeśli ich nie ogrodzę, to będę wciąż płacił $1.50 za akr
rocznie. Jedyny minus z tymi krowami i jeleniami jest taki, że one zjadają liście z drzewek, one zjadają warzywa, one zjadają wiele rzeczy, przez co, gdy chcemy mieć drzewa, szczególnie gdy one są młode, to musimy je poogradzać płotami o wysokości najlepiej około 2 metrów i one mogą być wyłącznie naokoło drzewa i to wtedy się już nie wlicza, że wybudowaliśmy płot. I tak będę musiał zrobić, ale jak na razie to drzewka sobie po prostu posadziłem i mam nadzieję, że one tego ani nie zjedzą, ani nie zdeptają. Już nam zdeptali jednego kaktusa, krowy chyba to zdeptały. Z drugiej strony jest to bardzo duży plus, bo żyje się w naturze, przez to, że te działki też są takie olbrzymie, to jest tutaj dużo zielonych. Aktualnie nie jest tu zbyt zielono, bo przez ostatnie miesiące była susza i bardzo mało padało. Dopiero teraz w weekend mają przyjść mocne opady. Zasadziliśmy po wschodniej stronie naszej działki jedną palmę i po zachodniej drugą palmę. Powracając do HOA, czyli do wspólnoty mieszkaniowej, my płacimy miesięcznie $30, natomiast te wszystkie opłaty dodatkowe, które są wprowadzane do HOA, nie od nas, ale od wynajmujących ten teren, na przykład na pastwisko krów, są dokładnie takie same, ile my wpłacamy, czyli bardzo dużo pieniędzy tutaj ląduje na utrzymanie tego terenu i jak spojrzałem w wyniki finansowe za poprzedni rok, to dużo więcej pieniędzy wpada do HOA niż jest zużywane i to jest odkładane na przyszłe wydatki, takie jak między innymi utrzymanie jeziora, które jest po tamtej stronie, jakieś 150 metrów od nas, za jakiś czas pokażę, fontanny, bramy wjazdowej, kamer, które są, jeszcze nawet nie wiem gdzie są, porozmieszczane na tym osiedlu, security cameras, na utrzymanie drogi, a samo zarządzanie nic nie kosztuje, ponieważ w zarządzie są tutaj osoby z tego osiedla, które są na emeryturze i robią to w ramach hobby. Wadą tej działki jest ilość drzew meskit, które rosną, jak widzicie, wszędzie. Tam u sąsiadów one już zostały wycięte. My jeszcze tego nie zrobiliśmy, bo dopiero jesteśmy świeżo po kupnie tej działki. One są ciężkie do wytępienia, bo trzeba je albo zatruć, albo wyrwać razem z korzeniami. Dodatkowo te drzewa mają ogromne kolce i już jeden przebił mi się przez but i wbił mi się w stopę. Będę musiał następnym razem, gdy tutaj przyjedziemy, kupić sobie buty z wyższą podeszwą. Zdecydowaliśmy się na to miejsce z wielu powodów. Po pierwsze, Teksas jest ogromną gospodarką. Kolejna dla nas bardzo ważna rzecz to jest pogoda. Jest tutaj prawie przez cały rok lato. Jesienią i zimą zdarzają się chłodniejsze dni, ale to się zdarzają tak od 2 do 4 dni ciągiem chłodniejszym, a potem wracają temperatury powyżej 20 stopni. Dzisiaj właśnie się trochę ochłodziło i jest idealna temperatura do nagrywania i do pracy na działce, bo jest tutaj teraz 25 stopni Celsjusza, czy 24 stopnie Celsjusza w cieniu. Za mną możecie zobaczyć, jak wycięliśmy już część drzew, tych meskit, w ciągu ostatnich kilku dni. I sadzimy też nowe drzewa. Tutaj mamy awokado, które zostanie ścięte dotąd, aby czasem krowy nie zaczęły go wyrywać. Tu mamy drugą palmę, na którą krowa niestety stanęła i kawałek obgryzła. Mamy nadzieję, że to jeszcze odrodzi się, bo nie wygląda na to, aby ta główna część została zniszczona, tylko trochę się liść przełamał. A teren od tej tu linii to już jest teren naszego sąsiada. Posadziliśmy też kilka kaktusów i dzisiaj niestety, o już Ania go wzięła, jeden ani kaktus został zadeptany przez krowy, ale inne kaktusy tutaj są, trochę je ochraniamy w takich plastikowych pojemnikach. To jest kaktus, na który bardzo liczę, on się nazywa Peruvian Apple Cactus. Przejdźmy się teraz wzdłuż tej działki, a powracając do temperatury, to latem nie jest tutaj aż tak źle jak w Arizonie, bo temperatura w najcieplejszym miesiącu, czyli to jest sierpień,
jest średnio 100 stopni Fahrenheita. Jest to do zniesienia, nie jest to tak źle. Może wydawać się Wam, że to jest tak dużo, ale my już jesteśmy przyzwyczajeni do cieplejszych klimatów. A taka temperatura tutaj występuje i utrzymuje się dosyć ciepło przez cały rok, ponieważ znajdujemy się w subtropikalnej części Teksasu, bardziej na południu, w okolicach miejscowości Luling. Jest stąd niecała godzina do centrum Austin na południowy zachód. A przez to, że jest to subtropikalny klimat, zdarzają się tutaj dosyć duszne dni, ale nie ma problemu z suszą. Prawdopodobnie nie ma problemu z suszą. Gdy czytałem różne publikacje naukowe, to jest tutaj odwrotność tego, co czytałem o Arizonie. Czyli ma tutaj być w przyszłości coraz więcej ulew właśnie przez to, że Zatoka Meksykańska, która znajduje się około 1,5 godziny drogi na wschód od nas, jest bardzo ciepła i bardzo paruje i będzie coraz bardziej parować. Natomiast przez to, że tak paruje Zatoka Meksykańska, to zdarzają się huragany, nawet w Teksasie. Ale całe szczęście, te huragany zawsze idą na północ i tutaj jeszcze nigdy nie było huraganów i prawdopodobnie nie będzie, bo one są wypychane przez tam wiatry, które przychodzą z północy i ze wschodu, także ten teren jest bezpieczny od huraganów, jest bezpieczny od trzęsień ziemi, bo nie ma tutaj trzęsień ziemi, także jest to świetne miejsce, wydaje się, do życia. Jeśli chodzi o wilgotność, to nie jest ona aż taka jak na Florydzie, czy już w ogóle w Puerto Rico, czy na Filipinach. Na Filipinach to była chyba największa wilgotność, jakiej doświadczyłem. Jest tutaj wilgotno, tak jak w Polsce przed burzą, tak jest ponoć latem, non-stop. A czego my doświadczyliśmy, oprócz po części takiej wilgotności tutaj, to rano, gdy czasami się wstaje, to noce są bardzo ciepłe. Na przykład w nocy jest 75 albo 80 stopni Fahrenheita. Wstajemy rano, patrzymy, jest mgła. Wydaje nam się, że jest zimno. Otwieramy drzwi, a to jest prawie para. Bardzo ciekawe doświadczenie i nie jest to przeszkadzające, przynajmniej jak na razie nam nie przeszkadza. Teren ten wydaje się wręcz idealny na mój wymarzony sad, jeśli oczywiście poodgradzam go od tych zwierząt, które tutaj są, lub będę miał drzewa, którymi te zwierzęta nie są zainteresowane, chociaż niby palmami nie miały być zainteresowane, a widziałem, że skubnęły jedną palmę, może z ciekawości nie smakowały, dlatego nie dokończyły jej. Zaszliśmy właśnie na koniec działki i tak jest ten płot. W tej części działki jest już trochę mniej drzew meskit, całe szczęście. Ja też je będę tutaj z tej strony dzisiaj albo jutro wycinał, aby się nie rozrastały. A tam dalej już widać jest sporo mniej drzew, ponieważ tutaj ponoć jest trochę inna ziemia. Tutaj jest trochę bardziej wilgotno. Tego nie widać, ale z góry jest taki delikatny spad właśnie w to miejsce. Tutaj niby nie ma wody, nigdy nie było, nawet jak były jakieś ogromne opady, ale jest to bardziej podmokły teren i to od razu widać. Tam będziemy chyba dzisiaj awokado sadzić. Już na tamtą stronę nie będę szedł, bo jest tam dosyć wysoka trawa. Nie mam długich spodni i nie chcę, żeby mnie coś pokłuło ani ugryzło. Tam zasadziliśmy drzewko kaki, które kupiliśmy za $17. Zaryzykowaliśmy i już wszystkie liście zostały obgryzione przez prawdopodobnie jelenie, ale mam nadzieję, że przetrwa pomimo tego, że straciło liście. Jak już wspominałem, jest tutaj blisko do Austin, bo jest to niecała godzina do samego centrum Austin, które jest trzecią doliną krzemową w Stanach Zjednoczonych i najszybciej rozwijającą się. Teraz też bardzo dużo firm tutaj inwestuje. Tutaj powstaje największa gigafabryka Tesli. Mają tu też produkować baterie. Ostatnio Elon mówił, że zaczynają zatrudniać właśnie tutaj w Austin do Boring Company. Także to miasto się bardzo mocno rozwija. Działki dokładnie w tej części Teksasu znikają w nieprawdopodobnym tempie. Wszystkie działki, które mieliśmy upatrzone jeszcze będąc w Kalifornii, aby obejrzeć tutaj i być może kupić, zniknęły w 2 tygodnie. Ta to była ostatnia działka, którą udało nam się jeszcze wynegocjować i cały proces negocjacji też był dosyć ciekawy, bo dostaliśmy tą działkę przez
trochę szczęście. Szczęście z dwóch powodów. Osoba, która sprzedawała tą działkę, była bardzo ciężko uchwytna. Nie wiem z jakich powodów, ale nie można było się z nią skontaktować. Gdy w końcu udało mi się skontaktować i za którymś razem umówić na spotkanie, aby obejrzeć tą działkę, wiedziałem już na pierwszy rzut oka, że to jest to, czego szukaliśmy od samego początku, jeszcze gdy zobaczyliśmy jelenie czy antylopy, stado antylop, gdy wjechaliśmy już na działkę. O drugim powodzie, dlaczego to było szczęście, dowiedzieliśmy się od naszego sąsiada, który powiedział, że właściciel chciał sobie tutaj wybudować dom i za nic nie chciał sprzedać aktualnie tej działki, którą nam sprzedał. Nie wiemy, co się stało, dlaczego zmienił zdanie. Sąsiedzi też są zdziwieni, ale wygląda na to, że jest to dobry interes, bo wiele osób było zainteresowanym kupnem tej właśnie działki. Jedyne, co mi tutaj nie odpowiadało, to cena, bo aż 90 tysięcy za 8 akrów. Może to nie jest tak dużo, ale nie byłem przygotowany na aż taki wydatek, a chciałem płacić wszystko gotówką. Zaproponowałem zatem 10 tysięcy za akr. I koleś mi powiedział, że musi się zastanowić, musi sprawdzić, ile wydał na tą działkę, jaką na nią ma hipotekę, bo nie chciałby być w plecy razem z wszystkimi opłatami, które ma. Wrócił do mnie po krótkim czasie i powiedział, że ma dla mnie świetną ofertę. 10 tysięcy za akr, ale pozostałą kwotę do 90 tysięcy muszę mu zapłacić w ciągu 5 lat. No to było dla mnie kompletnie bez sensu. Nie chciałem zapłacić za tą działkę 90 tysięcy. No i się jeszcze targowaliśmy kilka dni, aż w końcu ustało na 86 tysiącach, z czego jestem bardzo zadowolony, bo ja już byłem skłonny nawet zapłacić te 90 tysięcy. Opowiadałem już, czym jest escrow i jak ten proces wygląda w filmie z Arizony, ale teraz w skrócie opowiem, że escrow to jest title company, czyli firma, która sprawdza wszystko związane z nadaniem tytułu na działkę, czy właściciel ma do niej prawa, czy są jakieś kredyty, czy są jakieś zakazy budów, czy są jakieś zalania na tych terenach, czy są różne rzeczy, które sprawiają, że ta działka nie nadaje się do budowy, albo jej wartość powinna zostać obniżona. Okazało się, że nic takiego nie było. Jest zakaz budowy na samym końcu, na rogu działki, bo tam są trochę podmokłe tereny według jakichś starych planów, ale z tego, co robiliśmy analizę, to nie ma tutaj nigdy wody, nie ma tam żadnych podmokłych terenów. Dodatkowo escrow zbiera wszystkie opłaty, jakie za całą działkę, od kupującego i od sprzedającego. Jeśli na przykład sprzedający ma nieuregulowane podatki za działkę, nieuregulowane płatności za HOA, nieuregulowane spłaconą hipotekę, i escrow najpierw wszystkie te pieniądze rozdysponowuje na przykład na hipotekę, aby spłacić podatki, i to, co zostanie, to otrzymuje dopiero sprzedawca, czyli nie przekazuje się bezpośrednio pieniędzy do sprzedawcy. Oczywiście ten proces escrow można cały pominąć, ale jest on dosyć tani w stosunku do całej działki, bo tutaj w tym wypadku wyszedł $450, nie pamiętam, ile musiał zapłacić sprzedający, ale troszeczkę więcej. Ja płaciłem gotówką, ale jeśli płaci się hipoteką, kredytem, to wtedy te opłaty escrow są trochę wyższe. Dodatkowo escrow to jest też od razu notariusz i podpisywanie wszystkiego odbywa się aktem notarialnym. W tych $450 zawiera się sporo rzeczy, na które warto wydać podczas kupna działki. Tak mi się wydaje. Jeśli dobrze pamiętam, to pod filmem z Arizony było pytanie odnośnie kosztów budowy domu w Arizonie. To odpowiadam już teraz, jaki jest koszt budowy dokładnie w tym miejscu. To wymagania na tym osiedlu są takie, że dom powinien być minimum w 40% zbudowany z cegły lub kamienia, nie może być całkowicie drewniany główny dom. Koszt na dzień dzisiejszy od $105 do $115 za stopę kwadratową. Tutaj musi być co najmniej 1800 stóp kwadratowych, co chyba odpowiada około 160 metrów kwadratowych dom. Przeszliśmy się teraz około 150 metrów w stronę jeziora. Możecie też zobaczyć z drona, jak to wygląda, jak jest daleko, jakie duże jest to jeziorko. Tutaj można sobie łowić ryby, ale trzeba je z powrotem
wrzucić do wody. Lokalni tutaj sąsiedzi mówią, że to jest związane z tym, że te ryby, tych ryb jest tutaj tak dużo, że one zjadają wszystkie komary, które składają larwy w tym jeziorze i dlatego tutaj nie ma komarów, co nas bardzo zdziwiło, jak byliśmy tutaj około 20 na grillu. Przepraszam za chaotyczność tego filmu, ale dzisiaj kompletnie nie mam głowy do nagrywania. Jest to nasz przedostatni dzień tutaj i chciałem wam pokazać, jak to wyglądało, przekazać jak najwięcej informacji odnośnie kupna działki w tym miejscu. Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, sporo roślin do zasadzenia, jeszcze co najmniej 4 palmy nam zostały do zasadzenia, awokado i dużo innych roślin, grusza, jakieś jeszcze niewyrośnięte, dęby, różne rodzaje, a mamy tylko 2 dni. Nie wiem, jak to zrobimy. Już jest połowa dnia. Jeszcze jutro nagranie podsumowania Teksasu. Mamy nadzieję, że damy radę. Mam nadzieję, że pomimo tego film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to pozostawcie komentarz i dajcie mi szansę poprawić to w następnych filmach. Wiele osób dowiedziało się o kupnie tej działki już wiele miesięcy temu, bo nas obserwuje na Instagramie i na fanpage'u na Facebooku o nazwie Kaszów w Kalifornii. Bardzo serdecznie tam zapraszam, trafiają tam różne filmy i zdjęcia nietrafiające na kanał YouTube. Cześć!